sąd, gdzie pierwsza instancja w pierwszym sądzie spowód Staleka Wałęsy przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu, ta sprawa była o ochronę osobistych. Pytanie najpierw na wstępie, czy na sali są osoby, które mogą być świadkami w sprawie? Jeśli ktoś zostanie na sali z Państwa, już na świadka w tej sprawie powołany być nie może. Pytanie przede wszystkim do strony skarżącej. Nie. Dobrze. Proszę Państwa, przebieg sprawy będzie wyglądał w ten sposób, że najpierw przedstawię skrótowo dotychczasowy przebieg, co się zdarzyło w tej sprawie, która jest przedmiotem rozpoznania, a następnie dalej będziemy procedować w tej sprawie. Czy jeszcze jakieś wnioski formalne przed zreferowaniem? Tak, Wysoki Sądzie, w ostatnich wydarzeniach zdecydowałem się złożyć jeszcze tak. Napiszemy tak, przed referatem. Pozwany, a wnioskodawca skargi o wznowienie postępowania składa wniosek o przekazanie sprawy do innego niż sąd apelacyjny w Gdańsku, sądu równorzędnego. Składa wniosek na piśmie do wniosku dołączył pismo w nawiasie kserokopię pisma Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Brzeszcz w Gdańsku z 15 kwietnia 2011 roku w sprawie 3DS 113/11 a skierowany do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Wydział Pierwszy Cywilny. Odpis wniosku przewodniczący przekazał pełnomocnikowi powoda w sprawie 1 ACA 1520/10. Proszę bardzo. Czy poza tym pisemnym wnioskiem chciałby Pan jeszcze coś dodać? Tylko wyjaśnić, że przybywają prokuraturze dowiedzieć się, tak? Na czym polegało to zawiadomienie Pani Prezes Skupnej. Ale prokuratora odmówiła mi odpowiedzi, także że nie znam dokładnie meritum tego zawiadomienia. No, jednakowoż, skoro zostało sformułowane przez prezes sądu operacyjnego, to wydaje się, że mój wniosek jest zawiadomienia. Napiszemy tak, skarżący nadto podaje, że usiłował uzyskać wyjaśnienie w prokuraturze rejonowej Gdańsk-Brzeszcz czego dotyczyło postępowanie sprawdzające. Czego dotyczyło zawiadomienie. Dobrze. Czego dotyczyło zawiadomienie wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. O czym stanowi pismo z 15 kwietnia 2011 roku. A co do wniosku o przekazanie sprawy innemu
sądowi spoza apelacji gdańskich, czy jeszcze jakaś argumentacja poza tą, która jest zawarta w treści tego wniosku, jest podnoszona? Próbuję się na wiedzę powszechną o tym, co w imię ministra sprawiedliwości, nie tylko Gnilewskiego, który powołuje panią prezes skupcą na świadka w swojej sprawie, no publiczne, budzące zgorszenie wydarzenia publiczne, myślę, co uzasadnienie. Skarżący popiera swój wniosek o przekazanie sprawy do innego sądu apelacyjnego. Strona przeciwna. Nasza apelacja tego wysoki sąd nie widzi żadnych podstaw prawnych, faktycznych dla przyjęcia tego wniosku jako zasadnego, a jakieś motywy powiedzmy wyciągane z internetu, pan sam zresztą na swoim blogu różne rzeczy tego typu wypisuje, miałem okazję przykrość wyczytać takie rzeczy w blogu pana Poznanego. Ja uważam, że jest wszystko miejsca, tu nie ma tam jedna strony, proszę o pełnomocnik. Powoda w sprawie, której ma dotyczyć wznowienie postępowania. Wynosi o oddalenie wniosku o przekazanie sprawy innemu sądowi